zanim wejdziemy do środka tego obozu, sprawdzę jeszcze jedną ważną rzecz. Natomiast czy ten pies... Oczywiście, ten pies daje doświadczenie. A co to oznacza? Zabijać psy i ludzi. Nawet się nie bronią, jak miło. A doświadczenie za nich leci. Dobra, ale to nie jest to, co chciałem robić. Kurczę, coś twardy ten drwal. Po prostu wezmę i wejdę do środka. Czemu ten drwal był taki mądry? Dobra, te ciała zbiorę później i zobaczmy, co jest w środku, bo to jest wykonana misja kolejna i to bardzo ciekawe będzie. O, i nie zaczyna się jakimś dialogiem. No i... Miejsce wygląda dość przyzwoicie, podoba mi się tutaj. No, jest ta szopa nawet. Dobrze, ale gdzie są jacyś ludzie? Dobra, tutaj mamy... Geraldynę. Okej. Okay. Nie wiem, czemu wyśmiewam się z jej imienia. No cóż, może dlatego, że przywodzi mi na myśl pewnego Wiedźmina. I jednak jest Baldi. Oczywiście, że jest Baldi Flame, chociaż już go zabiłem w multiplayerze. No, odżył. O, fajnie, jelenia sobie hodują. Dobra, no to Geraldyno. Geraldyna jest przywódcą, czy Baldi? Chyba Baldi. No nie wiem, zobaczmy. Вовремя вы, ребятки, подоспели. Мы бы и без вас справились, но с вами получилось быстрее. Да что ты перед ними раскланиваешься? Это же шпионы! Вздернуть их! У них на лбу написано «Шпион Валерсиана». Вздернуть их! Кривой, закрой рот. Тебя вообще не спрашивали. Но вопрос остается. Откуда вы тут взялись? Нам, повелителям зверей, никто соваться не рискует. Или, грубо говоря, вы такие же отчаянные люди, как и мы. Или Кривой прав. Вы шпионы. Ну, отвечайте. Мы не шпионы. Я Кир. Девушка со мной Кель. Мы ищем Брисена, а точнее, его друга Мага. Я им не верю. Они и тигров могли на нас натравить, лишь бы втереть нас доверие. А откуда они узнали, что Брисен тут? Подозрительно. У меня уже, кстати, веревочка приготовлена. Вздернем их. Уйди с глаз моих, пока я тебя сама не вздернула. Ну тогда давай испытаем их. О, первое толковое предложение. Итак, ребятки, если вы выдержите испытание, то мы вас примем. А если нет, то и веревка Кривого пригодится. Dobra, co to będzie za próba? I jaki ten... I od razu polubiłem obie te postacie, szczególnie Baldiego ze swoim sznurkiem od razu przybiegł nas powiesić. Bardzo fajne te dialogi. Naprawdę, naprawdę. Fajna, fajna rzecz tutaj. To mi się spodobało. I... Zapewne ta rozmowa jest podzielona po to, żeby Kiel mogła podejść i również pogadać. Albo żeby Trickster mógł podejść i również pogadać. Wy nie serdzicie, że my wam nie wierzymy. Nasze poselenie dla Valersiana, jak za nozów, za... Proszę mówiąc, w piątkę. On думает, że my rozbojniki, иногда посылает к нам шпионов. My же просто не хотим ни от кого зависеть и жить сами. Мы научились приручать животных, и они нам служат. И мы никому не мешаем. Ну а теперь о задании. Совсем скоро, недалеко отсюда, будет проходить караван с подарками в столицу. Лавкач, расскажи ребятам подробности дела. Да запросто. На этот раз Валерсиан в подарок приготовил громадный самородок. Говорят, ему преподнес его какой-то парень. Но в принципе это не важно. Важнее то, что мы найдем этому самородку лучшее применение, чем те богачи в столице. Во владениях Карансула караван сделает остановку. Вот там-то и лучше всего вытащить самородок. Важно не поднимать шума, чтобы караванщики и охрана не догадалась, что сундук опустил. Дело простое. Принесите самородок, и мы вас примем как друзей. А нет, сами понимаете. И не вздумайте смыться. No, wypuszczacie nas, więc możemy sobie wyjść jak chcecie, więc nikt nas tu nie trzyma. No, ale dość ciekawe to było, muszę przyznać, ta rozmowa.
I to jest pierwsza wzmianka o wybrańcu. No cóż, miło. I myślę, że możemy się udać wykonać tę misję. I skoro dary do stolicy od Walrasjana, tak? Aha, w tym miejscu, gdzie kiedyś była misja od Sfera Trapera, żeby te skóry, no tam jeżdżą karawany ciężko, często. No, myślę, że możemy się tam udać. I przy okazji zobaczymy, czy do tych ludzi lasu się dałoby dostać. Władcy zwierząt, no, mogli wymyślić nową grafikę, a nie tego liścia, jak w Zielonym Klanie, czy raczej takie coś, jak w Zielonym Klanie, nie wiem, jak to nazwać, no, taki płatek śniegu może? Dobrze, niech będzie. Tak czy siak, myślę, że możemy wrócić do miasta jeszcze i sprzedam parę rzeczy i zobaczymy się za chwilę. Jak obiecywałem, sprzedam parę rzeczy. A to, co mam do sprzedania, no cóż. Te skóry trola zielonego również sprzedam, skoro mam aż 7 z niebieskiego i tak jak ktoś mi mówił, w sklepie również są z niebieskiego, no i niewielka naprawdę różnica między zielonym a niebieskim, no cóż, i cała masa śnieżnego tygryska. Jest trochę tania, ale za to jest dużo wołu, żelaza nie będziemy sprzedawać, tak z przyzwyczajenia, wiecie, bo zawsze było takie słabiutkie. I róg białego jednorożca, no cóż, w sklepie długo nie poleży, u mnie trochę poleżał. No i nogi, przyda się na kołnierz, okej. Bardziej mi się podobało, gdyby było przetłumaczone, będzie z niego dobra obroża, ale kołnierz też może być. I to chyba wszystko, co mogę sprzedać w tym momencie i mam już prawie 1 000 000 złota. Więc pomyślę nad jakimiś ulepszeniami pancerza. Dobra, dorobiłem sobie hełm tutaj ładny i przy okazji z żelaza tego, co zdobyłem. I przy okazji, skoro już o tym mowa, no to zauważyłem, że tutaj im droższy hełm i pewnie każdy element zbroi, tym mniejszą ma złożoność. Na przykład ten hełm ma złożoności tylko 18, a gdybym kupił żelazny hełm również, tylko że za mniejsze pieniądze, wtedy miałby złożoności z około 25. Z tym, że miałby mniejszą obronę fizyczną, więc w ten sposób to działa. I tutaj trochę nieprzemyślanie sprzedałem tą skórę zielonego trola. Dlaczego? No dlatego, że niebieskiego trola jest strasznie ciężka, no, jest właściwie tak samo ciężka jak żelazo, więc naprawdę nie opłaca się jej nosić, zakładać nawet. Ale to nic się nie stało, bo po prostu sobie odkupiłem te cztery skóry na te spodnie. I myślę, że tyle wystarczy. A jak będę chciał zrobić sobie... Jak będę chciał zrobić sobie kamizelkę ze skóry leśnego jaszczura, to najwyżej rozburzę ten hełm, który ma kielatę, na wszelki wypadek odkupię. No wiem, 15 tysięcy w plecy, ale to mogę sprzedać naprawdę, waga 5 skóry trola, no proszę bardzo. Ale za to się na tym zwróciło. Dobra, na misję! Dobra, zobaczmy, co nas tutaj czeka. Tutaj przed nami już ucieka jeden tygrys młody. No cóż, chodźmy. A, jeszcze przy okazji Zielony Klan, przez górski zamknięte. Wejście jest niby zamknięte, ale widzę, że tam jest różowy kwadrat, więc będzie można się tam udać i zdobyć co nieco materiału. O, proszę bardzo. A jakże zasadzka, tak? Rozbójnicy są gotowi nowych... Nie. Miał uzbrojenie w jedną... Tak, i proszę bardzo, a jakże... Musi być jakaś walka i się naprawdę z tego cieszę, bo gdyby znów była to zwykła... Gdyby to była zwykła, znów zwykła walka z... To co chcę powiedzieć... To byłaby to zwykła skradanka, to by mi się to nie podobało. I chyba mi się nie udało, ale tutaj patrzę, ten wojownik jest dość potężny i nie wiem, czy nie będę miał z nim tyle problemu, co miewałem
tamtymi szeregowymi strażnikami przedtem. No cóż, zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, i teraz, by nie popełnić drugi raz tego samego błędu, postaram się jakoś to w miarę fajnie rozegrać. Może na początek wyeliminuję tą łuczniczkę, a potem zobaczę, co dalej się będzie opłacało zrobić. Tak, bo przedtem nas napadli. I czy to jest dość... Nie, to jest kolejny niedoświadczony wojownik. Może uda mi się go jakoś pokonać, prawda? Mam taką nadzieję, chociaż ma włócznię, czyli raczej dość dobrą broń. Ale plusem jest to, że mamy całą masę miksturek leczących, więc to mi może pomóc. No i również te nowe przedmioty, które sobie zakupiłem, to również są pomocne, myślę. Ach, kurczę, muszę sobie tą odnowę wykupić w końcu. Właściwie nie wykupiłem jeszcze trzeciego poziomu magii astralnej, ale po tym zaraz będę ochronę wykupywał. Odnowę, przepraszam. Kurczę, plącze mi się język, bo tak się boję tych przeciwników, którzy mnie tutaj przedtem napadli. Myślę, że jeśli zaatakuję tą łuczniczkę, to padnie na jeden strzał. Okej, ujdzie. I proszę bardzo, jest jednak, jest po raz kolejny to ta zasadzka niby, o której była mowa. 65 zbroi. Nie mam nawet co podskakiwać z tą moją siekierką. No cóż, mogłem sobie kupić jakąś broń fajną z żelaza, co by była do pokonywania tych przeciwników. No, widzę, że z tym buzdyganem to atakuje jak ślimak. Jeszcze jak mu rzucę osłabienie, to... No, spowolnienie, przepraszam, to całkiem fajnie to będzie wyglądać. No, ale... No, to jednak nie jest to samo, co byłoby, gdybyśmy mieli do czynienia ze strażnikiem, prawda? Tamtym w żelaznej zbroi. Okej, robi się gorąco. Czy uda mi się to przetrwać? Chyba nie. Chyba mi się nie uda. Ach, wiedziałem, że się nie uda. Powiedziałem. Okej, no i myślę, że nie zdążę w tym odcinku już uporać się z tymi przeciwnikami wszystkimi i w następnym będziemy kończyć tą walkę z nimi. I bardzo fajnie, tylko minusem jest to, że nie można zebrać tych ciał. O, a może będzie można, jeśli usuniemy tego strażnika? Zobaczymy. I walczmy dalej. Dalej się zastanawiam, dlaczego... Oj, proszę bardzo, przyszła uzdrowicielka, cudownie. No, zobaczymy jak... Ach, kurczę, leczy się i to jest denerwujące u niej. Ale naprawdę... strzelać ze swojej ognistej strzały to ty możesz. Robi się gorąco. Mikstury lecznicze idą jedna po drugiej, ale jest. Najgorszy przeciwnik jest już pokonany. Teraz jeszcze Kiel. Nie jego. Muszę użyć mikstury. Świetnie. Taka walka i istnieje duże prawdopodobieństwo, że wygram. Tak, raczej wygram, no bo raczej już krytyków teraz w tym momencie się nie obawiam, więc powinienem